Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Dzisiejsze oświadczenie chcę wygłosić na temat realizacji polityki prorodzinnej w Polsce. Przed kilkoma dniami w Gorlicach i w Nowym Sączu gościliśmy pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który uczestniczył w spotkaniu odbywającym się w ramach prezydenckich spotkań obywatelskich Ważne sprawy polskich rodzin. To właśnie w Nowym Sączu została podpisana deklaracja w sprawie Małopolskiej Karty Rodzinnej. Karta jest dedykowana rodzinom wielodzietnym oraz zastępczym i ma zagwarantować dostęp do atrakcyjnej oferty instytucji publicznych i prywatnych, kultury, sportu, turystyki, a także transportu i komunikacji. Dokument jest wyrazem świadomości gminy lub miasta, jak ważną pracę wykonują rodzice, wychowując dzieci, wyrazem uznania za tę pracę, a także gestem zwykłej solidarności. Karty rodziny mogą stać się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym dużym rodzinom życie codzienne i pozostawiającym w rodzinnych budżetach nieco więcej pieniędzy. Wpływają na kształtowanie pozytywnego obrazu licznej rodziny i przekonania, że duża rodzina to powód do dumy. Istotne jest, że karty przyznaje się nie ze względu na ubóstwo, lecz ze względu na liczbę dzieci. Karta rodzinna umożliwia rodzinom wielodzietnym skorzystanie z systemu ulg i rabatów, które mogą wynosić od 3 do 50%. Do udziału w programie, oprócz jednostek i instytucji miejskich, zaproszone są podmioty komercyjne, sklepy, szkoły językowe, punkty usługowe, centra handlowe, placówki medyczne i apteki, biura pośrednictwa nieruchomości. Do opracowania karty rodziny jest zobligowany samorząd województwa wspólnie z miastami i gminami Małopolski. W piątek pod deklaracją karty w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podpisali się miejscowi samorządowcy. W trakcie spotkania mającego miejsce w Instytucie Sportu Nowosądeckiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przeprowadzono debatę na temat realiów życia polskiej rodziny zderzającej się z problemami dnia codziennego w niełatwych czasach, naznaczonych kryzysem ekonomicznym, z którym zmaga się Europa i wiele innych państw na świecie. Rodziny żyjącej także w niełatwych czasach, naznaczonych kryzysem wartości zbyt mocno relatywizowanych i jakże często kontestowanych. W trakcie debaty wskazywano na potrzebę szerszego włączania lokalnych społeczności w tworzenie strategii polityki rodzinnej, jaka powstaje w kancelarii pana prezydenta. Poszczególne zagadnienia omawiano w kilku zespołach dyskusyjnych, których prace podzielono na dwie tury. W pierwszej turze odbyły się dwa panele dyskusyjne poświęcone problemom, z jakimi spotykają się rodziny w regionie oraz problemom społecznym występującym w Małopolsce. W drugiej turze w obecności ekspertów omawiano wnioski, które powstały w trakcie dyskusji w zespołach roboczych. Grono ekspertów stanowili specjaliści zajmujących się na co dzień obszarem polityki społecznej ukierunkowanej na problematykę wspierania rodziny. W debacie uczestniczyli również specjaliści z obszarów edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia i prawa. Niezwykle ważnym momentem w debacie było wystąpienie pana prezydenta, który podkreślił, że południowa Polska może być wzorcem dla innych regionów Polski, ponieważ w tej części kraju nie przeżywa się głębokiego kryzysu demograficznego, nie przeżywa się w sposób dotkliwy kryzysu urodzeń. Pan prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że spotkanie w Nowym Sączu i debata o sprawach wielodzietnych rodzin jest wyjątkową okazją do dyskusji i szukania potrzebnych rozwiązań. Prezydent zauważył także, że Polska wcale nie musi grzęznąć w poczuciu beznadziejności, iż jakieś trendy ogólnoświatowe, ogólnoeuropejskie, a nawet ogólnokrajowe są nieuchronne, że zmienią to, co wszyscy traktujemy jako rzecz niesłychanie ważną.
dającą ogromne źródło satysfakcji i radości, jakim jest posiadanie rodziny, w której dzieci są pożądane i oczekiwane, witane z radością i gdzie jest silna wola wychowania ich na dobrych obywateli i dobrych ludzi. I jak zapowiedział pan prezydent, będą kontynuowane prace, aby przekonać kolejne samorządy do przedstawienia podobnej oferty dla rodzin, jak zrobiła to Małopolska. W czasach niełatwych dla rodziny tego typu inicjatywy dążące do wypracowania praktycznych rozwiązań licznych potrzeb i problemów są niezwykle cenne. Dziękuję za uwagę.